Zespół ukraiński nie został wpuszczony na teren naszego kraju. Minister Błaszczak mówi, że to ryzyko zamieszek, protesty środowisk nacjonalistycznych. Pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie? Czy muzykę trzeba łączyć od razu z polityką? Zazwyczaj muzyki nie łączymy z polityką, natomiast jeżeli jakiś zespół, tak, muzyczny wprost odwołuje się do idei banderowskiej, do idei, która według nas Polaków bardzo nam zaszkodziła, tak, mówiąc wprost, doprowadziła do śmierci tysięcy naszych rodaków na Wołyniu, no to uważam, że jako władze Rzeczypospolitej, jako państwo polskie mamy taki wprost obowiązek, aby takiego zespołu na teren Polski po prostu nie wpuszczać. Wyobraźmy sobie inną sytuację, gdyby na przykład zespół neonazistowski albo komunistyczny chciałby grać w Polsce jakiś koncert. Myślę, że sytuacja powinna być taka sama. Ja jestem zaangażowany bardzo w sprawy polsko-ukraińskie, jestem członkiem grupy parlamentarnej Polska-Ukraina między innymi, tak? Natomiast uważam, że nasze relacje trzeba budować na prawdzie i na przyjaźni takiej realnej, nie sztucznej. To znaczy, jeżeli będziemy pozwalać na to, aby takie właśnie ekstremistyczne grupowania czy zespoły, tak, miały w Polsce pole do popisu, to sami będziemy te relacje psuć, ponieważ w Polsce bardzo dużo osób pamięta doskonale o tragedii wołyńskiej, o tym, co tam się stało, o tej rzezi, no i po prostu sobie nie życzę obecności takich zespołów, co będzie właśnie powodowało na pewno protesty, a w konsekwencji właśnie większą antagonizację między Polakami i Ukraińcami. Wyzbądźmy się takich właśnie skrajnych tutaj ugrupowań, skrajnych zespołów, skrajnych ideologii, a wtedy te relacje możemy naprawdę rzeczywiście odbudować.